Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Panie Ministrze! To, że emeryci i renciści otrzymają tę czternastą emeryturę, to dobrze. Natomiast, Szanowni Państwo, czy to rozwiąże ich problemy przy szalejącej inflacji? Nie. Zapraszam do tego, żebyście aktywnie zwalczyli tę inflację, po to, żeby ci emeryci było ich stać. Nie tylko na to, żeby kupić wspomniany węgiel, zapłacić za prąd, za to, żeby było ich stać na leki. Pomyślcie o tym, Panie Ministrze. Bo to są elementy, które decydują o codziennym życiu tych emerytów. I oni rezygnując z leków, rezygnując z drogiego paliwa, rezygnując z pójścia gdziekolwiek, naprawdę doprowadzajcie ich do tego, że godność, Szanowni Państwo, zaczyna być coraz bardziej większym problemem i pytaniem, na które dzisiaj chyba nie potraficie sobie do końca odpowiedzieć. Możecie dać kolejne uposażenie. Ale myślę, że o wiele bardziej poważnym pytaniem zadbajcie o to, Szanowni Państwo, żeby ci emeryci byli po prostu godnie mogli żyć. Dziękuję bardzo.